Siemaneczko, z tej strony RT Gamer, a przed wami kolejny quest, czyli A Recipe for Dissolution. Jest to quest, który polega na tym, żeby uratować oficera Willa. Teraz przed wami jest droga do tego oficera Willa, ale zanim to, to musimy porozmawiać z Leopoldem tam w więzieniu. Następnie z oficerami, którzy się okazuje, że stoczyli walkę i zginęli. No i potem sprawdzamy te ciała. I idziemy właśnie w tym momencie na tego quest'a Tutaj widzicie po drodze jest taki dosyć potężny przeciwnik Na niego trzeba zwrócić uwagę No i schodzimy sobie na dół I tutaj mamy tego oficera Willa, którego chcemy uratować Tutaj go dwóch hookmasterów pilnuje I się okazuje, że oficer Will jest tutaj zdrajcą Który próbuje nas pogrążyć i, na, i nas tutaj pogrzebać Także pokonujemy go, zdobywamy kluczyk I teraz ten kluczyk pozwoli nam otworzyć pewne drzwi Ale zanim to, to orientujemy się, że oficer był jakimś takim gościem, który tutaj współpracował z alchemikami i tutaj mamy bardzo wiele takich beczek z alchemicznymi jakimiś odczynnikami no i musimy je zniszczyć gdy zniszczymy już wystarczającą liczbę tych beczek no to przechodzimy dalej, czyli wychodzimy tak jakby z tego podziemia i mamy takie drzwi, które wcześniej były zablokowane ten kluczyk tam te drzwi otwiera i możemy zejść na dół, gdy już zejdziemy to szukamy laboratorium tu po prawej stronie mapy macie takie małe skrzynki jak sobie je otworzycie, macie taki ukryty mały bonus, a po lewej stronie, w tym miejscu, jest właśnie to laboratorium. I od tego momentu potwory będą dropiły buteleczki, takie różne flaszki. Tu macie taką ścianę, które nie możemy przekroczyć, ale zaraz to sobie pokonamy. Na razie naszym celem jest zabijanie potworów, żeby leciały z nich flaszki. Jak widzicie, lecą różne kolory. Potrzebujemy 6, czyli czerwony, niebieski, żółty, biały, zielony i czarny. Gdy Wam się już uda zebrać wszystkie te flaszki, no to będziemy się wracali tam do tego laboratorium po raz kolejny i tam sobie craftowali. Wybieracie po kolei raz jeszcze. Czerwony, następnie niebieski, następnie żółty, następnie biały, zielony i czarny. W tym momencie stworzycie taki potion. Ten potion pozwoli wam przejść przez tą sianę. Także otwieracie sobie inventory klikacie quest, wypijamy ten potion i w tym momencie mamy możliwość przejścia przez ścianę I spotkania Tak naprawdę tego głównego bossa Czyli Kriegera no, W krótkiej rozmowie z Kriegerem i przesunięciu tej dźwigni Przerzuci nas do, tak jakby do podziemi I tutaj mamy walkę z nim i jego podopiecznym Jak widzicie jak tutaj Kolega tam co był ze mną na górze nie kliknął tej wajchy więc na razie przerzuciło mnie samego a w momencie, kiedy ja już kończyłem, tak naprawdę swój żywot, to tutaj koleżka dopiero użył tej dźwigni i spadł. Także mnie to przeniosło, ale mamy tutaj drugie podejście. Pamiętajcie o tym, że ten Krajger wcale nie jest taki łatwy, bo tak naprawdę w pewnym momencie, jak już dojdziecie do połowy jego życia, to odpala się druga faza, przychodzi jego projekt w tym laboratorium wykonany, czyli 619. No i z tym projektem też się musimy zmierzyć. Jak widzicie, są to potwory. Dosyć silne. Zresztą widać na tym nagraniu, że ja dosyć szybko tutaj obrywam i przegrywam. Ale podejście trzecie, tym razem w trochę większym składzie. Pozwoliło nam zarówno pokonać jednego, jak i drugiego. Zresztą widać, że ten projekt sam się prosi, żeby go zabić. Także dokonaliśmy żywota. Ten nasz ziomeczek, widzicie, przeskoczył za bramę, żeby go nie zabić. Proszę bardzo, teraz wrócił tutaj. I nadal ma jeden HP, ale mimo wszystko tam się chwali, że cała jego ta, ta nauka i cała ta jego praca na marne poszła. Dobra, powiedział, że nawet jeżeli odejdzie, no to zniszczy ze sobą wszystko. I w tym momencie się wysadził i wysadził całe podziemia. Także teraz należy szybko udać się tam na górę. Tam są takie drzwi. Ja tutaj nie wiem po co troszeczkę tak sobie lawirowałem prawo-lewo. Trochę byłem zakręcony. Tutaj są takie drzwi. Tutaj mamy notatki jego, które jeszcze możemy znaleźć. Także szukamy notatek. Znajdujemy jego dziennik. No i naszym celem jest teraz udać się do NPC, mu questa dał i odebrać nagrodę. Także idziemy tutaj do komandera, rozmawiamy i kończymy questa. Nagrodą za tego quest'a jest Kraeger Insignia, czyli taki pierścionek idealny dla magów i klas magicznych, bo daje plus 6 inteligencji i 6 wisdom, a dodatkowo 180 ancient infusion, 18k srebra, 36k expa, 120 reputacji, no i eteryczny welon, który służy do ukończenia journala 100% na tej mapie. Także warto ten quest zrobić, znacie już wszystkie szczegóły, także do roboty, na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, no i cześć.